Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam pomysł dla Was na szaliczek. To jest szaliczek zrobiony z grubych oczek. To są same oczka łańcuszkowe i do tego mamy jeszcze frędzelki. Jest dosyć wąski, to nie jest szeroki szalik. Ma tutaj dosyć luźny, zrobiony bardzo grubym szydełkiem. Ma spore przerwy pomiędzy oczkami. No i właśnie frędzelki. Na samym końcu pokażę Wam, jak zrobić takie frędzelki, a teraz pokażę Wam, z jakiej włóczki zrobiłam ten szalik. No i właśnie, jak wyglądają oczka łańcuszkowe. I to jest właśnie ta włóczka. To jest naprawdę gruba włóczka. Ma 100 gramów na 75 metrów. Nazywa się Creative Twist Super Chunky. I przeznaczona jest na szydełko 10. Ja mam 12 i 10 tutaj. I zrobiona z 80% z poliakrylu i 20% z wełny alpaki. Jeszcze mam tutaj informację o kolorze. Kolor ma numer 21. Ten kolor właśnie jest taki ciekawy, ni to różowy, ni to łososiowy, coś pomiędzy. I ja sobie teraz znajdę końcówkę tej włóczki. I to jest 12. Najpierw zacznę cieńszym, trochę mniejszym szydełkiem, to jest większe, pewnie 14. Bo pierwszy rządek chciałabym mieć bardziej ciasny. Potem, kiedy może być więcej przerw pomiędzy oczkami, kiedy te rządki będą luźniejsze, to wtedy użyję grubszego szydełka. I zaczynam w standardowy sposób. Robię parę oczek łańcuszkowych, takich zwykłych, tak zwanych w powietrzu. Mniej więcej tyle, to tak będzie z 15 cm. Teraz nabieram jedno na wysokość i zmieniam szydełko na grube. I wbijam się w jedno oczko wcześniej, nabieram włóczkę, przeciągam i teraz przeciągam przez to oczko wcześniejsze. I znowu nabieram włóczkę i przeciągam przez oczko wcześniejsze i przez jedno i przez drugie. Nabieram włóczkę i przez dwa oczka. I tak już będzie cały czas. I właśnie zakończyłam pierwszy rządek oczek łańcuszkowych. No jak Wam mówiłam, do zupełnie pierwszego rządka użyłam trochę cieńszego szydełka, żeby ten rządek był nieco bardziej gęsty. No a do drugiego, drugi rządek jest luźniejszy i są większe przerwy między oczkami. Teraz nabieram jedno oczko na wysokość, zwykłe oczko łańcuszkowe w powietrzu. Odwracam robótkę na drugą stronę i znowu to samo, czyli wbijam się tutaj w pierwsze oczko robótki. Ono jest podwójne. I przeciągam przez jedno i przez drugie oczko i teraz w kolejne.
I to już mam parę oczek gotowych. Powstaje taki wzorek, dosyć luźny, ze sporymi przerwami pomiędzy oczkami. I to był mój trzeci rządek. Nabieram jedno oczko na wysokość, odwracam robótkę i robimy dalej. I po pewnym czasie mój szaliczek jest dużo dłuższy. Więc już zrobiłam parę dobrych rządków, nie będę liczyć. Trochę sobie muszę pomagać palcami, przez to grube szydełko muszę przekładać każde z oczek. I mój szalik jest już całkiem długi. To jest taka długość, jaką chciałam uzyskać, czyli będziemy zakańczać. I tutaj jest końcówka. Przez ostatnie oczko przekładam całą włóczkę, przeciągam i zaciskam. I końcówkę odcinam. I teraz, żeby zrobić frędzelek, to biorę kawałek włóczki podwójnej długości jak nasza końcówka. To jest końcówka i teraz przykładam i jeszcze sobie zostawię trochę miejsca, mniej więcej na długość kciuka. I teraz to zagięcie przekładam przez ostatnie oczko, a przez pętelkę przekładam dwie końcówki. I zaciskam. I tutaj już mamy trzy frędzelki. I tak przez każde oczko przeciągnę kawałek włóczki. Sobie przykładam, żeby było mniej więcej takiej samej długości. Mniej więcej tyle. Oczywiście potem można przyciąć wszystkie frędzelki nożyczkami, żeby były takiej samej długości. Końcówkę przekładam tutaj przez oczko. Właściwie to zagięcie i teraz przez pętelkę przekładam dwie końcówki. Przeciągam i zaciskam. I tak wyglądają wszystkie moje frędzelki. Jak już Wam mówiłam, można je przyciąć, wtedy będą tej samej długości. I tak wyglądają z obydwu końców szalika. A tak wygląda cały szalik. Jest dosyć cienki, ale dosyć długi. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. I zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Znajdziecie tu dużo ciekawych pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu. Cześć!